I witajcie serdecznie na kanale GWW15. Witajcie po raz pierwszy w ogóle w nowym roku. Rok 2020, fajna data. Jak widzicie z tytułu odcinka, z numeracji odcinka, mamy odcinek Świadkowie Jehowy 2a, a więc jest to kontynuacja dalej tematu Świadków Jehowy. I dzisiaj, teraz zapraszam, chciałem was zaprosić na kolejny wywiad. Wiem, że kolejny, bo poprzedni musiałem usunąć. To był wywiad z Johnem. O ile wywiad z Johnem był, to wywiad z człowiekiem, który nie został jak gdyby uszkodzony zbyt mocno przez organizację Świadków Jehowy. Natomiast tu w tym wypadku tak nie będzie. Jest to troszeczkę zmodyfikowany przeze mnie, troszeczkę go pouciąłem. To nie jest oryginalny wywiad. Przeprowadził go student w 2014 roku, student socjologii, jako element pracy magisterskiej czy jakiejś. I on został już przeprowadzony właśnie w 2014 roku, dlatego teraz będę musiał do niego trochę dodać rzeczy, będę musiał różne komentarze dodać, dlatego że to było w tamtych czasach, teraz już może być inaczej. I tak, to jest wywiad z kimś, kto został totalnie zdewastowany człowiek przez organizację Świadków Jehowy. Człowiek, który, jak sam tam przyzna w tym wywiadzie, w trzeciej części to będzie, ale już wam zdradzę, musi nauczyć się żyć na nowo. Przed państwem, drodzy moi widzowie, słuchacze, wywiad z GWW15 ze mną. Zapraszam. Jak to się stało, że poznałeś Świadków Jehowy? Naszą wioskę nawiedzili świadkowie, ale wśród tych świadków był stary znajomy mojej mamy, który mieszkał razem z moją mamą w jednej wiosce. Kiedyś mieszkali razem, byli sąsiadami. Mhm. I on dowiedział się, że tu mieszka moja mama i przyjechał odwiedzić moją mamę i pewnie między innymi pogadać o też starych czasach, ale prawdopodobnie miał też na celu zdobyć jakąś zdobycz. No i moja mama nie... Ja byłem wtedy ateistą. O, jeszcze to jest ciekawa sprawa, że byłem ateistą i jak oni mi powiedzieli o Bogu, tam takie rzeczy, no to ja sobie myślę, młody człowiek, ja miałem 14-15 lat gdzieś miałem, ja do nich sobie pomyślałem, że to ja ich nawrócę na mój ateizm. No i zgodziłem się na studium. I moja mama ani mój tata nie przeciwstawiali się temu, nie robili mi żadnych problemów. Po prostu w ten sposób jakby wszedłem do organizacji i nie robili mi nigdy żadnych wyrzutów z tego. Nawet jeszcze mnie wspierali w tym. Czy ty byłeś w wieku wtedy 14 lat? Ja byłem 15 lat, kiedy zacząłem stać. 14, kiedy zaczęli przyjeżdżać do nas i już ze mną rozmawiali. Ja się wtedy... Czyli właśnie, bo też interesuje mnie to, jak to się zaczęło, że załóżmy, jak przyjechał ten znajomy, tak do mamy, to co, przyszedł i zagadał na ten temat, nie wiem, pokazał ci literaturę? No on, tak rozmawiał z moją mamą obraz. Przede wszystkim, nie? Aha, przysłuchiwałeś się trochę. Tak, ja się przysłuchiwałem, tam zadawałem nawet pytania może jakieś, tylko że ja tam nie pamiętam już tego. I no, moja mama od razu jakby była na nie. A więc oni zobaczyli, że ja zaczynam rozmawiać z nimi, że zaczynam zadawać pytania. No i tak jakby płynnie przeszło do mnie. No i zaproponowano mi studium biblijne, tak zwane. Czyli to jest takie czytanie książki, która jest podobno na Biblii oparta i to jest studium Biblii na podstawie książki, tak się to nazywa. A jaka to książka była? To była książka Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Ale... To nawet kojarzę tą książkę. Taka czerwona. I właśnie, no i te argumenty, które tam były, przekonały mnie o tym, że no, nie mogę być ateistą dalej. Ale zanim jeszcze mnie to przekonało, to doszedłem do wniosku, że jeżeli istnieje prawda, jeżeli istnieje Bóg, to świadkowie są tą religią prawdziwą, czyli oni mają monopol na prawdę. Więc zanim uwierzyłem w Boga, już wiedziałem, że świadkowie mają monopol na prawdę, jeśli jest Bóg. Takie było moje postrzeganie, ale ja wiem dlaczego, bo po prostu pod wpływem tej książki. Bo ja już jakiś czas tą książkę studiowałem, omawiałem z nimi. No i wszystko się zgadzało, wszystko było poparte Biblią, wszystko, wszystkie wersety, wszystkie argumenty dosyć takie no, przekonujące.
I już tylko był mi ten moment, motyw, brakował tylko ten element właśnie wiary w Boga. Jak już uwierzyłem w Boga, to już wiedziałem, że oni są prawdziwą religią. Już wiem, że wiedziałem już, że muszę do nich należeć jakby. Chciałem już należeć. Tylko ten element właśnie wiary został. No i ten element, kiedyś ja się zacząłem zastanawiać, ja miałem różne pomysły jako mały, młody chłopak. Ja robiłem sobie różne doświadczenia, różne konstrukcje elektryczne i tak dalej. I ja po prostu któregoś razu się zacząłem zastanawiać i mówię, no tak, no ja to wszystko skonstruowałem, po coś to jest i teraz jakby ktoś mi przylazł i powiedział, że to samo powstało, to bym się wkurzył. No i właśnie tak na tej zasadzie zacząłem odchodzić od ateizmu do wiary. I już potem mogę powiedzieć dokładną datę, kiedy pojechałem pierwszy raz na zebranie świadków. Gdzieś w listopadzie zacząłem wierzyć, tak, już zaczynałem wierzyć, a 5 stycznia 2000... jaki 2000? 92 roku. 5 stycznia 92 roku byłem pierwszy raz na zebraniu i byłem zachwycony tą atmosferą, która tam panowała. Po prostu to było właśnie wszystko, co ja gdzieś potrzebowałem. Ten pacyfizm, te braterstwo, te bohaterstwo, to wszystko się kumulowało. To po prostu było trafione w to, co ja chciałem od małego dzieciństwa. Gdzieś tam tego szukałem, dążyłem i to, co wcześniej mówiłem o tej szkole, że ja zawsze gdzieś te konflikty takie właśnie, ja wolałem mieć takie stosunki braterskie, takie przyjacielskie z jakimiś tam kolegami. I tam rzeczywiście to, i to było czułeś. Tam, czułem to. To było, czułem, że to jest to i już wiedziałem wtedy, że to jest to. I byłem, stałem się jakby, no trochę tak dzisiaj z perspektywy patrząc, to stałem się trochę fanatykiem takim trochę. Świadkowym. No i to tak. Fanatykiem? Dlaczego fanatykiem? No bo wiedziałem, że to jest to i koniec. Nie? Już... I wszystko, co przez wiele, wiele potem lat się dowiadywałem, czy tak dalej, to wszystko potwierdzało, że to jest prawda, że ja dobrze idę, że w dobrą stronę idę. Nie? A jak jeździłeś, no bo rozumiem, że wtedy zaczął się taki kontakt, tak, że no bycie świadkiem jest związane. Znaczy, ja jeszcze nie byłem świadkiem wtedy, bo właśnie, bo to był taki okres, ja byłem pierwszy raz na zebraniu pojechałem, a żeby być świadkiem trzeba spełniać jakieś tam wymagania i ja musiałem dostosować pewne tam rzeczy, żeby właśnie musiałem przestać przede wszystkim obchodzić święta te katolickie, które do tej pory obchodziłem. Musiałem przestać... Ale mówiłeś o ateizmie. Ale obchodziłem się. Taki ateizm. Okay. No ale właśnie w czerwcu zostałem nieochrzczonym głosicielem. W 92 roku, w styczniu byłem pierwszy raz na zebraniu, a w czerwcu zostałem, koniec czerwca gdzieś tak, nieochrzczonym głosicielem Świadków Jehowy i wtedy już głosiłem. Czyli chodziłem głosić z kimś tam, tak, od domu do domu chodziłem. Jako młody chłopak ja miałem wtedy, 92 to miałem wtedy 16 lat. 16 no lat. Faktycznie. I rok później w maju, czyli w 93 roku w maju, mając około 17 lat, powiedzmy, zostałem ochrzczony już jako oficjalnie Świadek Jehowy. No właśnie, kiedy poczułeś tak, że już należysz? Po tym chrzcie, czy już wcześniej? Ja od razu poczułem, kiedy pierwszy raz na zebranie pojechałem. Ja już od razu się czułem nimi. Nie, od razu. Nie po chrzcie. Nie, po chrzcie nie. To była tylko już jakby konsekwencja tego. Mhm. Już od razu się czułem nimi, nie? A byłeś młody, no to jakby na wyjazdy skąd miałeś, nie wiem... Wyjazdy nic mi nie kosztowały. Dlatego, że moja mama była kolejarką i ja miałem bilety darmowe. Totalnie darmowe. Totalnie darmowe. Mhm. Wtedy były darmowe bilety i ja po prostu mogłem sobie jechać na drugi koniec Polski za darmo zupełnie. O, to super. Super. I często właśnie w związku ze świadkami, z różnymi wyjazdami, kongresami tymi takimi letnimi, które świadkowie mają co roku, ja właśnie sobie jechałem na przykład do Warszawy, gdzie była moja rodzina, miałem się tam gdzie zatrzymać. Często ojciec też jechał ze mną wtedy, albo na przykład jechałem potem do Gdańska. Także mogłem sobie podróżować bez ograniczeń i bez żadnych takich. A jak zaczynałeś tam właśnie, mówiłeś o studiowaniu, no to przechodziłeś kolejne etapy, tak? Czy na przykład były momenty, że załóżmy nie zgadzałeś się z jakimiś tam naukami, musiało minąć trochę czasu, załóżmy, żebyś... Czy były na przykład takie elementy, z którymi się nigdy nie zgodziłeś, czy raczej...
Jak to wyglądało? Rzeczywiście były takie, odpowiadając na to pytanie, rzeczywiście było coś takiego, że ja pamiętam, świadkowie głosili, że w 1914 roku nastąpił tak zwany, jak to oni tam mówią, Koniec świata? Nie, nastąpił przyjście Jezusa, taka Aha. niewidzialna obecność, i ci ludzie, którzy pamiętają tamten okres, dożyją końca świata. I ja się nigdy z tym nie zgodziłem. Znaczy, z początku się zgodziłem, tak, z początku, ale potem, jak zacząłem Biblię bardziej studiować, to natknąłem się na taki werset, że o tym końcu świata nikt nie wie, nawet syn, ani aniołowie, ani tylko sam Bóg wie. I sobie pomyślałem, że... jeszcze jeden werset taki jest, że ten dzień nadejdzie, kiedy się nikt się tego nie spodziewa. Nie spodziewa. A już tutaj, skoro świadkowie mówili, że to pokolenie konkretnie nie przeminie, tak? Czyli będzie pamiętało, a więc tu już się spodziewają. I to mi się pierwszy taki zgrzyt, który mi się nie zgadzał. I na przykład pamiętam, że były takie momenty, gdzie głosiliśmy właśnie z kimś i ktoś tam opowiadał na podstawie tej książki czerwonej, że no, te pokolenie, które pamięta 1914 rok, to nie będzie, to dożyje tego końca świata. I ja pamiętam, że wtedy ja nie zabierałem głosu i ja się z tym nie zgadzałem. Nie zabierałem głosu, że się nie zgadzam, ale też ja milczałem wtedy po prostu. Bo to się wiąże z tym, że gdybym nie milczał, to mógłbym wtedy zostać wykluczony na przykład. Świadkowie są takimi, jak już byłeś świadkiem, czy są to osoby, które sobie pomagają, czy raczej na przykład finansowo, tak, że jeden ze świadków Jehowy potrzebuje pomocy finansowej, to inni, nie wiem, robią jakąś zrzutę, bo ludzie też jest wiele mitów na temat świadków Jehowy i też to mnie interesuje, czy jak to wygląda, czy rzeczywiście jest takie wsparcie, czy są zgraną grupą? No, teoretycznie jest coś takiego. A w praktyce jest to różnie z tym bywa, ale często bywało tak, że komuś tam się pomagało, czy komuś się na przykład, czy w remontach, czy gdzieś tam, że pamiętam, że jeździliśmy nawet do kogoś. Finansowo czasem komuś pomagają, ale to są raczej takie prywatne inicjatywy kogoś, że... Aha, czyli nie, że zbór jako cały, tak? Że jest jakieś ogłoszenie... Tak. Nie, raczej nie. Raczej nie. Chociaż mogą być takie przypadki też, że nie wykluczam tego, że może być tak, że rzeczywiście zbór się cały zrzuca, bo ktoś ma na przykład ciężką, trudną sytuację i może coś takiego być. A osobom spoza organizacji? W oficjalnych stronach świadków i w czasopismach, pamiętam, też to czytałem o tym, że na przykład kiedy była jakaś klęska żywiołowa typu trzęsienie ziemi czy tego typu rzeczy, to świadkowie przyjeżdżali, ekipę zbierali i to już właśnie to było już organizowane no, gdzieś tam wyżej, tak, mocniej. Tak? Nie to, że indywidualna propozycja, tylko i przyjeżdżali i pomagali świadkom, a jak już pomogli świadkom, to pomagali też tym zwykłym. Ten sposób. Ludziom nie spoza organizacji. Chodziłeś na zebrania, to bo w kościele na przykład są te datki na tatę. Czy też jest taki, nie wiem, jakiś sposób, że jest jakaś zrzuta na jakiś cel, świadkowie robią zrzutę? Świadkowie, jak ja chodziłem, bo teraz podobno tam jest coś inaczej, ale jak ja chodziłem na zebrania, to wisiały takie dwie skrzyneczki i tam pisało na jednej, że to jest skrzynka na dobrowolne datki na działalność zboru, czyli na lokalne potrzeby. Opłacane było tam prąd, jakiś tam wynajm, czy za wynajm, jeżeli wynajmowali salę. A druga skrzynka była na ogólnoświatową działalność i tamte pieniądze z tej drugiej skrzynki szły do głównego tego biura. Nie wiem, czy to do... No wtedy to, nie wiem, czy to już Nadarzyn był, czy... W Warszawie, tak? No w Warszawie, a teraz to pod Warszawą, pod Warszawą jest Nadarzyn. Każdy świadek decydował, ile przeznaczy. Każdy osobiście, nikt nikomu nic nie mówił. Jeśli chodzi o finanse, u świadków jest to sprawa tak rozwiązana, że nie mówi się, ile na co mają przeznaczyć. Nie mówi się, że mają przeznaczyć, chociaż często wskazuje się, że można, że jeżeli ktoś chce, to może przeznaczyć jakąś tam sumę i... Ale nie ma nacisku, nie ma takiego czegoś jak właśnie w innych może organizacjach, czy też religiach, że podstawiana jest ci taca pod nos. A mówiłeś o podróżowaniu też, że akurat miałeś za darmo, ale
załóżmy, jak znajdowałeś się, nie wiem, jechałeś do Warszawy, czy tam gdzieś tam do biura, czy były w ogóle takie miejsca, gdzie każdy świadek powinien być? Takie miejsce kultowe? No, ja chciałem zobaczyć Nadarzyn kiedyś i aha, to się wybrałem właśnie w podróż do Nadarzyna i zobaczyłem tam. A to wszyscy świadkowie tak tam jadą, czy? Nie jest to jakiś wymóg. Po prostu jeżeli chcesz, to jedziesz. No i załóżmy, jedziesz tam, to musisz spać w hotelu, czy załóżmy, masz jakieś tam miejsce u tych braci? Myślę, że gdyby była taka sytuacja, to bym u jakichś braci mógł się zatrzymać. Z tym, że ja nigdy czegoś takiego nie potrzebowałem. Nie? Bo ja miałem tam rodzinę, albo miałem rodzinę, albo byłem na przykład jeden dzień tylko, że pamiętam, wybrałem się do Nadarzyna, to wybrałem się w dzień tam byłem i na noc wracałem pociągiem już. Także nie potrzebowałem. Nie? A kongresy te duże? Jeżeli już tam nie jeździłem do Warszawy do rodziny, to byłem w Gdańsku i tam były zakwaterowanie w jakimś hotelu, w jakimś tam akademiku, chyba tak. Ale to kto za to płacił? Ja płaciłem za to. Litera. Tylko, że to nie było jakieś wygórowane tam pieniądze. To po prostu było jak najmniejsze koszty. Rozumiem. Cięcie. Tak, to były. Dlatego było to nie w jakichś hotelach przeważnie, tylko w jakichś akademikach. Bo wtedy studentów nie ma w lato. I... No tak. To wtedy jest wygodnie. A akademik zarabia wtedy jakoś. A jedzenie? No też musiałem własne kieszenie. Wiozłeś ze sobą? Czy? Nie, miałem pieniądze, bo ja miałem praktyki. Ja miałem trochę pieniędzy z tych praktyk, ale często jeżeli nie miałem pieniędzy, to nawet moja mama mi dawała pieniądze na takie rzeczy. Także ona właśnie, oni, moi rodzice wspierali mi jakby w każdym tutaj. Chociaż nie, sami nie należeli do świadków i sami może tego tak nie popierali aż, ale ja się liczyłem dla nich. Myślę, że też ufali świadkom, bo moja mama znała świadków wiele lat i... Tego znajomego miała. Tak, tak. I innych też znajomych. I ona też wiedziała, że to jest dobre towarzystwo dla mnie. Może dlatego też. Wiedziała, że ja się nie uchleję u nich i tak dalej. A słuchaj, bo często teraz na przykład świadkowie stoją w takich, jak jestem w mieście, to widzę świadków na ulicy, mają taki baner i stoją z literaturą i na przykład dostałem za darmo literaturę. Czy oni, żeby ją otrzymać, tak, żeby ją przekazać dalej, mi dać za darmo, tak, to czy oni muszą jakieś w związku z tym ponosić koszta z tym związane? Czy jak to jest? Przebudźcie się na przykład. Jak świadek ma przebudźcie się i załóżmy wręcza komuś na ulicy. W tych przebudźcie się na każdej tam stronie, znaczy na każdym przebudźcie się i strażnicy, gdzieś tam jest jakaś notka, że czasopismo to jest wydawane z funduszy dobrowolnych datków, coś takiego. Nie wiem teraz dokładnie, jak to tam jest, jaka jest formułka tego. I to polega na tym, że jeżeli ty nawet otrzymujesz od takiego świadka na ulicy przebudźcie się, możesz za te przebudźcie się przekazać jakiś dobrowolny datek. I ten świadek... Ale w praktyce, szczerze mówiąc, nigdy żaden świadek ale oni nie poprosi. Tak, nie proszą, ale niektórzy mogą informować o tym i były takie nawet akcje, pamiętam jeszcze za moich czasów, jak ja byłem, że mówiło się to. I miało się taką kopertę nawet i jeżeli ktoś chciał, to mógł... I niektórzy dawali nawet. Tacy ludzie, nie świadkowie, niektórzy przeznaczali nawet. Tak. No proszę. Poczuwali się jakby, że to tam kosztuje, nie? Papier, druk i tak dalej. Ale świadkowie rzeczywiście poczuwają się, jeżeli już ktoś rozpowszechni, czyli, bo to się tak nazywa, rozpowszechni te przebudźcie się, komuś udzieli, to czy tam strażnicę, no to poczuwa się jakoś tam do tego, żeby wrzucić ten dobrowolny datek. Ale to nie jest też, że musi, albo że jeżeli chce, ma, to wrzuca. Są odpowiednie materiały poruszane, to znaczy punkty, czyli różne punkty w zebraniach na ten temat i często jest o tym mowa, że właśnie no powinno się tak robić, nie? No i pod wpływem takich punktów każdy świadek się poczuwa. Nie jest tam powiedziane, ile ma to przeznaczyć, ani nic, ale jest delikatnie gdzieś tam zaznaczone i każdy świadek rozumie, co ma zrobić. Rozumie, co ma zrobić, tak. Nie jest to, czyli nie wygląda to, jakby to było pod przymusem. Nie ma przymusu ani. To po prostu wygląda wszystko, jakby było dobrowolne, ale jednak lekki jest jakiś taki, może nie nacisk, ale taka jakby, no taka aluzja. Sugestia. No, że coś i w jaki sposób, nie? Ile. Gdzieś kiedyś pamiętam, były podawane koszty też produkcji tej literatury. I pewnie
no, ktoś tam się poczuwa wtedy i odpowiednią ilość pieniędzy na to przeznacza. Ale to nie jest właśnie, nie ma przymusu. Jaką funkcję ty w tej organizacji pełniłeś? No, zaczynasz od głosiciela. Jesteś najpierw głosicielem. Najpierw byłem nieochrzczonym głosicielem, czyli taki, który chodzi od domu do domu, głosi i tam czy na ulicach właśnie. Potem możesz być, no, ochrzczonym. To tak to działa, że potem jesteś dopiero ochrzczonym i dalej chodzisz, głosisz. Czyli można głosić, będąc jeszcze Tak, nieochrzczonym? można głosić O. jeszcze będąc nieochrzczonym, ale już trzeba na przykład spełniać pewne wymagania, no, tak? Czyli nie używać wulgarnych słów, bo nie palić papierosów, nie może palacz. Nie może taki ktoś, kto głosi, właściwie on już jest jakby świadkiem Jehowy pod względem wymagań. On musi spełniać te wymagania. Dlatego, jeżeli już kandydat jest do chrztu, czyli będzie chrzczony, to nie jest pytane jego już o moralne życie, ponieważ o moralne życie są pytania o moralność Wcześniej. wcześniej, jak on zostaje głosicielem. A w momencie, kiedy ma być chrzczony, to nie jest o moralność pytane, nie jest to wałkowane, tylko jest wałkowane już wiedza o świadkach, tak? Czyli ich wierzenia i bardziej w tę stronę, że bardziej doktryna jest już. Taki. No ale właśnie, a jeszcze wracając, bo jeszcze nie doszliśmy dalej. No, ja potem byłem, po jakimś czasie zostałem sługą pomocniczym. To jest taki ktoś, kto jest jakby szczebel niżej od starszego zboru. O, to wysoko. No to takie wysoko niby, ale u świadków nie ma jakiegoś takiego strasznego jakby nacisku, to znaczy teoretycznie nie ma. Że jakiś prestiż, że o, to jest starszy. To znaczy oficjalnie nie ma. Ale w rzeczywistości, jak tak się dobrze zastanowić, to jednak to jakoś tam wpływa na człowieka i ja byłem właśnie sługą pomocniczym. Potem dostawałem różne takie dodatkowe zadania, typu byłem tak zwanym sługą terenu, tylko że to wszystko w ramach tego sługi pomocniczego już było. Sługa pomocniczy na przykład nie może uczestniczyć w komitetach sądowniczych, czyli tam, gdzie się na przykład wyklucza kogoś. Ale wszystko resztę może robić jakby to, co starszy zboru. Czyli może kierować zebraniami, może tam różne decyzje jakieś tam podejmować pewne, jeżeli nie ma na przykład starszych zboru. Był taki okres w naszym zborze, kiedy ja zostałem sam z jeszcze jednym sługą pomocniczym i robiliśmy właściwie robotę tą, co starsi zboru robią. Czyli No właśnie, a co prowadziliśmy zebranie. starszy, jakie decyzje może na przykład kogoś wysłać na ten komitet sądowniczy, starszy zboru? Czy to jest jakaś decyzja, nie wiem, ogólnie jest zebranie, tak? Jakieś głosowanie? Jak to wygląda? Starsi zboru, no właśnie, ja nie doszłem do tego momentu, kiedy Aha. tam byłbym starszym zboru, więc tak dokładnie nie Nie wiem, wiem. ale załóżmy, że jest pan X, który narozrabiał w jakimś zborze, i teraz grono starszych, czyli ci ludzie z tego zboru, do którego należy ten X, zbierają się i decydują o nim, czy robią komitet sądowniczy, czy zapraszają go na ten komitet, czy jak. I przeważnie zapraszają i zbierają się. Musi być chociaż trzech. Jeżeli nie ma trzech w zborze, to musi przyjechać inny starszy zbor z innego zboru. I właśnie my mieliśmy taki problem, że u nas było tylko dwóch sług pomocniczych w naszym zborze i nie było starszego zboru ani jednego, a mieliśmy problem z jednym członkiem, który dopuszczał się rozpusty, zdradzał żonę. I przyjechali, my o tym wiedzieliśmy i zawiadomiliśmy starszych zboru z sąsiedniego zboru. I oni przyjechali go wykluczać. Znaczy wykluczać, no, komitet sądowniczy, bo to o wykluczeniu decyduje dopiero to, co tam zapadnie, co się wydarzy na tym komitecie. To nie jest tak, że oni przyjeżdżają wykluczać. Oni przyjeżdżają przede wszystkim zbadać jakby tą sprawę. Jeżeli winny przyznaje się do winy i okazuje skruchę, to go nie wykluczają przeważnie. Jeżeli się nie przyznaje, idzie w zaparte, a są dowody na to, że jednak to było coś takiego, no to zostaje wykluczony. I także tą decyzję my nie podejmowaliśmy, przyjechali inni starsi ze zborów innych i biuro w Nadarzynie zaliczyło wpadkę w związku z tym, ponieważ przysłali do nas dokumenty tego człowieka, którego wykluczyli, do nas, do sług pomocniczych, co my nie mieliśmy prawo, a my otworzyliśmy to i widzieliśmy, za co, widzieliśmy te dokumenty, których nie powinniśmy widzieć.
i oddaliśmy to starszym zborom. I Nadarzyn właśnie zrobił tą wpadkę, że Okay. przysłał do naszego zboru, a w naszym zborze nie było nikogo, kto miał uprawnienia do tych dokumentów, żeby A je to często zobaczyć. takie wpadki się zdarzały? Ja nie wiem, nie, może ja byłem za krótko, ale za moich czasów tylko jedna była taka wpadka. A jak długo byłeś tym sługą pomocniczym? Sługą pomocniczym, teraz to kurczę, nie, chyba nie dam rady sobie tego uświadomić. Nie. Do 2000 roku byłem, ale od którego? Od 97 może? Tak, chyba Lubiłeś tak. być sługą? Lubiłem być sługą. Ja byłem odpowiedzialny za kilka rzeczy. Ja byłem odpowiedzialny za. Prowadziłem szkołę teokratyczną, czyli uczyłem świadków głosić i uczyłem świadków przemawiać. I to właśnie taką jedną z tych funkcji. I byłem sługą terenów, tak zwanym. Czyli odpowiadałem za różne rzeczy, które działy się w terenie głoszenia. Czyli jaki teren był głoszony, jaka ulica była na przykład, Rejony rejony, gdzie odpowiednie. byli, tak? Gdzie byli, co robili i tak dalej. I ja chodziłem i się tym zajmowałem, żeby był jakby porządek w papierach. To wszystko musiało być ładnie Czyli uporządkowane. jeżeli świadek idzie do kogoś do domu, to jest odnotowane. Może nie poszczególny dom, ale tereny tak. Tereny są sprawdzone, że był tam, że było tam głoszone. No, to nie jest takie może, żeby dręczyć tych ludzi czy coś, tylko było wiadomo, że na przykład o, tu byli, to tu nie puszczamy teraz, tak? Bo tu już byli, tu puszczamy gdzie indziej, nie? Żeby za często na przykład w jakimś, żeby jakimś ludziom się nie Nie naprzykrzać, nie? zdradziło. No, nie? I także, no to No jest, taka odpowiedzialna funkcja. to była odpowiedzialna funkcja, tak? I ktoś inny chciał się tym zająć, komuś innemu to powierzyli na chwilę, ale się okazało, że się do tego nie nadaje. I tu znowu ta moja pacyfistyczna natura wychodziła, że ja po prostu potrafiłem podejść do takich osób i nie z wyrzutem, jeżeli ktoś czegoś tam nie opracował, nie zrobił, bo to się nazywało opracowanie terenu. I to ja nie nakazywałem, nie z wyrzutami jakimiś, tylko po prostu potrafiłem łagodnie jakoś rozmawiać z tymi świadkami i Żeby dlatego się nie było tam tak. zgrzytów. I oni właśnie lubią, oni, tak, nie, bo Czyli ludzi byłeś też. lubiany Ja przez byłem nich. lubiany, tak. Byłem, jako świadek byłem bardzo lubiany. Bo ja do nikogo nie miałem żadnych pretensji, oni zawsze jakoś tak. Potrafiłeś z nimi Tak, rozmawiać. łagodnie i. Były jakieś. Aha, ale chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać. Czy jako ten sługa pomocniczy otrzymywałeś, załóżmy, jakieś wynagrodzenie za swoją pracę? Nie, ani świadkowie Jehowy, ani szeregowi, ani słudzy pomocniczy, ani nawet starsi zboru nie otrzymują żadnych pieniędzy, W ogóle? żadnych. To jak żyją, jako już. No muszą swoją pracę jakoś się otrzymać, jakieś inne. Aha, czyli pracują gdzieś w jakichś świeckich Tak, w takich. jakichś świeckich firmach, w jakichś świeckich. Często właśnie oni prowadzą różne firmy, nie? Nawet A jak zrobili sobie. myślisz, finansowo w ogóle świadkowie dobrze sobie radzą? No. Czy to. Tak, próbują sobie dobrze radzić. Często radzą sobie dobrze. Tylko pracownicy jako. Tak. Zresztą są dość mocno poszukiwani jako pracownicy, bo są uczciwi. I często właśnie jest tak, że nawet są ogłoszenia o pracę i często się zdarza, że ktoś poszukuje właśnie świadka Jehowy. Co w ogóle wywołuje już pewne takie głosy, że to dyskryminacja. A święta, uroczystości świadkowie jakie się obchodzą? Świadkowie nie obchodzą żadnych świąt oprócz jednego, tak zwanej pamiątki śmierci Jezusa, ale to też te święto polega na tym, że zbierają się wieczorem po zachodzie słońca i tam przekazują sobie wino i chleb. Wino musi być specyficzne, które nie ma w sobie zawartości siarki, jakaś tam specjalna procedura tego musi. To musi być takie naturalne wino, które fermentuje naturalnie, bez tam dodatków. I musi być też chleb, który też jest bez dodatku zakwasu. To jest ogólnie jakby to, co pili i jedli uczniowie Jezusa podczas Paschy, żydowskiego święta. Świadkowie to kultywują. A kultywują to właśnie dlatego, że Jezus powiedział: to czyńcie na moją pamiątkę, i oni uważają, że właśnie tylko to święto jest biblijnie uzasadnione według nich. Inne nie obchodzą, nie ubierają choinek, nie obchodzą urodzin, imienin. Nie obchodzą Wielkiej Nocy. Takich rzeczy nie obchodzą. Nie robię. Nie. Ale korzystają właśnie z tego, że są wolne dni i często się spotykają wtedy. Często sobie właśnie gdzieś organizują jakieś właśnie wyjazdy, jakieś
spotkania. Czy uczestniczyłeś w takich wyjazdach? Tak, W takich spotkaniach? tak, tak. A mogłeś powiedzieć, miałeś przyjaciół takich? Miałem. Tak, ale coś więcej? No tak, no, prawdziwych przyjaciół, w sensie... No jednym z tych przyjaciół to był właśnie ten znajomy mojej mamy, który zaczął właśnie do mnie przyjeżdżać na początku i do mojej mamy właściwie, a właśnie potem się zaprzyjaźniliśmy i no takim dziwnym zbiegiem okoliczności to właśnie z nim byłem tym sługą pomocniczym, jako jedyny właśnie wtedy z Bożej i my razem tam rządziliśmy, że tak powiem. Tak, ale to był naprawdę przyjaciel, z którym mogłem pojechać, ja jeździłem do niego rowerem, kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet kilometrów to było, kilkadziesiąt chyba. No, ponad 20 chyba. No to kawał drogi. Tak, i... Rowerem to naprawdę trzeba tak, być twardym. Tylko ja tam znałem skróty jakieś tam. Ale mimo wszystko, przez lasy, przez pola i jechałem do niego. I rozmawialiśmy dużo, dużo, często. To był człowiek bardzo kulturalny, bardzo utalentowany artystycznie. On malował obrazy, grał na różnych instrumentach. Potem prowadził wiejski, czy też taki no wiejski ośrodek kultury. Tam uczestniczył często w tym, nie? Także człowiek z klasą. Mm-hmm. Ja się w jego towarzystwie odnajdywałem bardzo dobrze. Dobrze się czułem. Bardzo dobrze. To był jeden z takich przyjaciół, ale to nie Aha. był jedyny przyjaciel, bo miałem też przyjaciela takiego młodszego chłopaka, takiego, no potem już trochę podrósł, no to był akurat przyjaciel mm-hmm. wtedy. No też do niego jeździłem często i co ciekawe, właśnie on jakby został moim przyjacielem dalej, chociaż ja zostałem wykluczony. Nie jestem świadkiem, a on dalej jest. Ale to nie wiem, czy nie będzie gdzieś tam dalej mowa o tym w tych pytaniach, więc pewnie. A to ten... Pewnie spoko, będzie. Pewnie będziemy jeszcze. Pewnie będziemy jeszcze do tego. Rozumiem, bo z tego co mówisz, to wielu ludzi spotykasz tak naprawdę. Obracasz się wśród ludzi. Tak. Szczególnie właśnie na zgromadzeniach poznajesz dużo różnych ciekawych ludzi. I ja pamiętam, jednych znajomych poznałem przez to, że właśnie jako sługa pomocniczy, czy jako tam właśnie ktoś tam miałem jakiś element punktu na tych większych zgromadzeniach. I po prostu człowiek odpowiedzialny za to zgromadzenie, za ten punkt, zabrał mnie do jakichś tam ludzi, gdzie razem mieliśmy przygotować ten jakiś właśnie element tego zgromadzenia. I właśnie tam poznałem tych ludzi i potem często właśnie jeździłem do nich i często razem potem na zgromadzenia jeździliśmy też. Także często zawiązywały się takie właśnie przyjaźnie związane no ze świadkami, że z tą działalnością. Że... Ale to były takie przyjaźnie, że rozmawialiście, znaczy głównie koncentrowały się właśnie na religii, na takich... Czy to były takie przyjaźnie w sensie no wolne od tych tematów też? Czy miałeś na przykład wśród świadków osoby, tak, z którymi mogłeś, załóżmy, pomijać tematy religijne i to był przyjaciel, czy raczej się pojawiały bardzo często? No, świadkowie to jest właśnie taka specyficzna grupa, gdzie ta religia jest bardzo mocno wydatniana i to decyduje właściwie o wszystkich dziedzinach życia świadków i dlatego ciężko jest tak powiedzieć, po prostu ciężko tutaj na przykład wyodrębnić to, nie? Że o, teraz rozmawiamy o religii, a teraz nie. To było jakoś tak przeplatało się. Można było rozmawiać o wszystkim z takimi przyjaciółmi. To nie jest właśnie, to nie było tak, że tylko te tematy, ale nie można też powiedzieć, że nie było tych tematów religijnych. Po prostu nie da się. Współistniały. Tak, one współistniały, musiały to być zawsze, nie? Przynajmniej ja takie wrażenie odnosiłem. W mediach tak dosyć głośno, parę razy też słyszałem i nie wiem, może też ci się obiło uszy na temat transfuzji krwi i nawet w Dwójce taki program Pytanie na Śniadanie. Wiem, że tam świadkowie byli zaproszeni. Taki dosyć kontrowersyjny akurat punkt wiary czy tam ideologii świadków, że tej krwi nie można przytaczać. Czy nie wiem, spotkałeś się osobiście z jakimś takim też problemem w tej kwestii i też jak ludzie postrzegali cię, ludzie, chodzi mi o ludzi z zewnątrz, tak? Znaczy z zewnątrz. Ludzi, którzy nie są świadkami, jak chodziłeś, głosiłeś i załóżmy było pytanie na temat transfuzji krwi, jak sobie z tym też radziłeś? Świadkowie mają dobre, świadkom się wydaje, że mają dobre argumenty i często jest w strażnicach i w różnych publikacjach podkreślane, że
transfuzje mogą być niebezpieczne. Właściwie nawet bym powiedział, nie mogą, ale ja takie wrażenie odniosłem, że są zawsze niebezpieczne. Więc jest taka jakby jakiś taki nacisk, że lepiej, nawet gdybyś nie wierzył, że to nie wolno ci tej krwi, to nawet wtedy lepiej nie brać krwi. W takim sensie medycznym nawet, z punktu widzenia medycznego. I dlatego część świadków właśnie jakoś się godzi z tym, nie? Bo no i poza tym... A jak rozmawiałeś tak prywatnie ze świadkami, to... Nie pamiętam, żeśmy poruszali takie tematy, ale na przykład jeżeli się już porusza takie tematy, to jest wiele, wiele rzeczy w literaturach, w literaturze świadków, które właśnie pomagają naprostować świadkom ten umysł, że to jest, że są metody jakby nie krwiopochodne, że można to zastąpić krew, że są przeprowadzane różne operacje, które ratują życie i nie jest używana krew do tego. Ja bym tego typu miałem przeświadczenie, że po prostu gdyby cały świat respektował te prawo, co świadkowie, to wtedy wymyśliliby jakąś metodę, która nie potrzebowałaby krwi. Albo wymyślono by sztuczną jakąś krew albo jakiś taki środek. Tak wychodziłem. No i mniej więcej właśnie tak w takich ramach człowiek będący świadkiem się porusza, że są, jakby coś się stało, to są metody zastępcze, lekarze jakoś sobie dadzą radę i jakoś to się tak. I nigdy się osobiście nie zetknąłem z jakąś taką tragedią, może też dlatego właśnie byłem, dlatego łatwiej mi było być przekonany i żyć w tym słodkim przekonaniu, że właśnie jest dobrze. Nie? Bo nigdy się z tym nie zetknąłem tak, że o, jest mój znajomy, mój przyjaciel, czy moja rodzina potrzebuje krwi. Nie dotyczyło. Tak, nie dotyczyło mnie, więc to jest inaczej też postrzegane wtedy, nie? Nie myślisz o tym, nie ma problemu. Taka rzecz mnie też interesuje i sporo też myślałem, tak zastanawiałem się nad tym, bo no, świadkowie nauczają, przynajmniej z tego, co tak zauważyłem, że ludzie, którzy nie należą do organizacji, z reguły będą w tym Armagedonie, tak? Armagedon to tam było tłumaczone, że to nie jest czas, tylko miejsce, nawet Harmagedon i tak dalej, że to oni będą ginęli raczej, tak? Że zostanie lud ten wybrany Boży. I tak zastanawiam się, jak się żyje też ze świadomością, że większość osób wokół ciebie przestanie istnieć. Ci jako świadkowi już za bardzo wtedy nie wolno, znaczy nie wolno, nie to, że strasznie nie wolno, ale raczej są kładzione naciski takie i takie sugestie, że masz nie zadawać się z tymi ludźmi, którzy zginą, a więc no nie masz tego problemu już, tak? Już nie myślisz o tym, bo przebywasz z ludźmi, z wszystkimi ludźmi, którymi przebywasz i na których ci naprawdę zależy, to oni przeżyją właśnie, więc... No, ale no, załóżmy, twoi rodzice byli świadkami? Nie byli i trochę o tym myślałem. Człowiek sobie różnie myśli wtedy. Po pierwsze myśli sobie, że oni kiedyś jednak jeszcze przed tym Armagedonem zdążą zostać świadkami. Tak często się myśli o takich ludziach. Często jest tak, że świadkowie też uważają, że ludzie, którzy umrą przed tym końcem, będą jednak zmartwychwstanie mieli i będą mieli szansę jeszcze raz jakby poznać świadków i zostać jeszcze świadkami po śmierci. Czyli takie koła ratunkowe. Takie koła ratunkowe, to telefon do przyjaciela. Tak się zastanawiam z perspektywy czasu, jak myślisz sobie o tym okresie, jakie uczucia ci towarzyszą, co myślisz sobie o tym czasie? No, to był bardzo taki ciekawy okres i bardzo taki ja... Wtedy byłem, można powiedzieć, byłem szczęśliwy wtedy. To było takie... Życie wtedy przypominało życie jakby po... Nie wiem, niektórzy mówią, że narkotyki dałem, taki high jakby. I ja takie mam wrażenie teraz, że to był taki high wtedy. Bez narkotyków osiągałem takie jakby życie, że po prostu szedłem i... Gwizdałem i śpiewałem i tak dalej. I poskakiwałem. Coś takiego to było.
Czyli czułeś się perspektywy. Tak, szczęśliwy, czy? czułem, bo to było właśnie, no jak już wcześniej tam wspomniałem, że to wszystko pasowało do mojej osobowości, jakby, nie? To wszystko, to wyrażało mnie. Także to mi pasowało wszystko. I no, do pewnego momentu ja byłem tam zintegrowany jakby z całą tą organizacją, byłem gotowy, nawet jeżeli właśnie by przyszło na przykład transfuzję czy coś takiego, to byłem gotowy nawet umrzeć za to. Także no, to pokazuje, jak to działa na człowieka, nie? Że człowiek to nie jest jakaś, to nie jest jakiś. Bo nieraz można spotkać się z jakimiś takimi opiniami, że u świadków to jest strach czy coś, ale może jest tam w niektórych wypadkach, ale tak naprawdę tą główną siłą napędową świadków jest radość. Oni z radością to robią. To nie jest tak, że oni coś robią pod przymusem czy coś, tylko oni po prostu chcą to robić. Oni są przekonani w 100% o tym, że to, co robią, jest słuszne. I dlatego to ma takie efekty. Dlatego to jest taka organizacja, która się rozwija i która prężnie działa, nie? Bo tam ludzie nie są jakby przymusowymi robotnikami. No, można powiedzieć, że są przymusowymi robotnikami, tylko sami o tym nie wiedzą. Po prostu są tak radośnie nastawieni, że no, to jest chyba najlepsza forma niewolnictwa. Można powiedzieć. To co zaczęło się takiego dziać, że no, dziś już nie jesteś świadkiem?